Żył kiedyś młodzieniec o imieniu Miguel, który mieszkał ze swoimi dziadkami w małym miasteczku. Dnia pewnego wyruszył w świat, żeby szukać szczęścia i bogactwa. Tak trafił do domu pewnego olbrzyma, który miał córkę Rosalie. Tak piękną, że Miguel z miejsca się w niej zakochał i poprosił ojca o jej rękę. Olbrzym odpowiedział mu tak. Dostaniesz moją córkę za żonę, jeśli wypełnisz 4 zadania, jakie przed tobą postawię. A oto pierwsze. Nie znam nic przyjemniejszego niż kąpiel o poranku, ale nie chce mi się chodzić nad jezioro. Sprowadź więc jezioro do mojej sypialni. A żebyś miał w czym wodę nosić, weź ten wiklinowy kosz. Miguel chwycił kosz, poszedł nad jezioro i zaczerpnął do niego wody, ale ta przeciekła przez wiklinowe gałązki. Zaczerpnął wody po raz drugi i trzeci, ale wszystko na nic. Woda za każdym razem uciekała z kosza. Usiadł więc zniechęcony i smutny, nie wiedząc, co począć. Jednak po zmroku przyszła do niego Rosalie i powiedziała: Nie martw się, ja się tym zajmę. Po czym rozpostarła swoją szeroką spódnicę, strzepnęła nią raz i zagarnęła całą wodę z jeziora. Strzepnęła nią po raz drugi i woda pomknęła wprost do sypialni olbrzyma. Kiedy wielkolud się obudził, jego nogi z chlupotem zanurzyły się w zimnej wodzie, z czego dziwnym trafem wcale zadowolony nie był. Nie mógł jednak zaprzeczyć, że pierwsze zadanie zostało wykonane. Wziął wtedy największy i najcięższy garnek, jaki miał w domu, i wrzucił go na samo dno najgłębszej rzeki, po czym powiedział Miguelowi: Twoim drugim zadaniem będzie wyłowienie tego garnka z dna rzeki, tak żebym o poranku miał go z powrotem w kuchni. Miguel wielokrotnie próbował wyłowić garniec, ale rzeka była tak głęboka, że nie udało mu się nawet do niego dopłynąć. Kiedy stracił już wszelką nadzieję, nad rzeką zjawiła się Rosalie i powiedziała: Nie martw się, ja się tym zajmę, ale musisz mi pomóc. Obserwuj uważnie, jak będę nurkować, i kiedy zobaczysz, że chwytam za garnek, głośno wymów moje imię. Jeśli tego nie zrobisz, nie będę miała siły, żeby wypłynąć na powierzchnię. Powiedziawszy to, wskoczyła do wody, a Miguel bacznie ją obserwował. I kiedy zobaczył, że Rosalie chwyta za garnek, głośno wypowiedział jej imię. A wtedy Rosalie szczęśliwie wypłynęła z garnkiem na powierzchnię. Rano garnek stał na stole w kuchni olbrzyma. Ale to go wcale nie zadowoliło, a wręcz przeciwnie. Zabrał Miguela na skraj lasu i warknął do niego tak. Widzisz ten las? Masz go ściąć, wykarczować, zaorać ziemię, obsiać pole kukurydzą, a kiedy wzejdzie, przynieść mi ją o północy. Miguel zafrasował się, bo jak niby człowiek może czegoś takiego dokonać w jeden dzień? Ale zabrał się do roboty. Niestety, dzień upłynął, noc zapadła, a on nie wyciął nawet połowy lasu. Na szczęście po zmroku przybyła Rosalie i powiedziała: Nie martw się, ja się tym zajmę. I znów rozpostarła swoją szeroką spódnicę i strzepnęła nią raz. I wszystkie drzewa padły. Strzepnęła po raz drugi i wszystkie pnie i karcze spróchniały i użyźniły glebę. Strzepnęła po raz trzeci i pole zostało zaorane, a za czwartym strzepnięciem obsiało się kukurydzą. Wówczas Rosalie zaczęła wirować w tańcu, a za każdym jej obrotem kukurydza wzrastała wyżej i wyżej, aż pojawiły się kolby, które, kiedy dojrzały, zebrała w kosz. A Miguel z wybiciem północy dostarczył je olbrzymowi. Olbrzym wściekł się bardzo i całą noc naradzał się ze swoją żoną wiedźmą, jak
tu pozbyć się niechcianego zięcia. A może zrzućmy go z konia? Zaproponowała wiedźma. I uradzili, że żona olbrzyma zamieni się w konia, olbrzym w siodło, a Rosalie w uzdę. I każą chłopakowi przeprowadzić zwierzę z pastwiska. Na szczęście Rosalie podsłuchała niecne plany rodziców i ostrzegła Miguela, mówiąc mu: kiedy pójdziesz na pastwisko, weź ze sobą mocny bat i nie oszczędzaj go ani na konia, ani na siodło, ale dla uzdy bądź delikatny. O poranku olbrzym dał Miguelowi czwarte zadanie, po czym razem z żoną i Rosalie udali się chyłkiem na pastwisko krótszą drogą. Miguel zabrał zaś mocny bat i poszedł na pastwisko drogą okrężną. Kiedy doszedł na łąkę, koń już na niego czekał. Nie zastanawiając się długo, wskoczył na jego grzbiet, a zwierzę zaczęło parskać, wierzgać, stawać dęba, a nawet gryźć. Miguel poczuł też, że siodło się poluzowało i usiłuje go zrzucić. Dobył więc bata i zaczął okładać nim konia i siodło tak długo, aż zwierzę legło na łące, dysząc ciężko. Miguel wrócił spokojnie do domu, a olbrzym z rodziną dołączyli do niego po jakiejś godzinie. Jęcząc ciężko, olbrzym i jego żona poszli od razu do łóżek, a Rosalie znalazła Miguela i powiedziała mu: musimy uciekać. Mój ojciec nigdy ci tego nie daruje i już obmyśla zemstę. I kiedy Miguel poszedł siodłać konia, Rosalie zabrała igłę, ziarnko piasku i grudkę soli, a na odchodnym splunęła jeszcze na próg. O poranku olbrzym zbudził się i zawołał: Rosalie! Córko! Wstałaś już? A ślina na progu odpowiedziała głosem Rosalie: tak, wstałam, czeszę włosy. Po godzinie olbrzym zawołał znowu: Rosalie! Córko! Gdzie się podziewasz? Czeszę włosy, odpowiedziała znowu ślina, ale przez godzinę zdążyła jednak wyschnąć, to też jej głos był tylko niewiele głośniejszy od szeptu. Olbrzym przeszukał cały dom, a kiedy nie znalazł ani Rosalie, ani Miguela, domyślił się, co się stało, i ruszył za nimi w pogoń. Tymczasem Rosalie i Miguel ujechali już spory kawałek, kiedy poczuli, jak ziemia wokół nich drży i dudni. To mój ojciec nas goni! Zawołała Rosalie, po czym zamieniła się w drzewko pomarańczowe, a Miguela w starego wieśniaka. Kiedy olbrzym nadbiegł, krzyknął: nie uciekali tędy dziewczyna i chłopak? Wieśniak odparł zaś: nie, panie, nikogo nie było. Ale dzień jest taki gorący. Może zamiast tak biegać, spróbujecie soczystej pomarańczy? I podał olbrzymowi jeden owoc. Kiedy olbrzym skosztował pomarańczy, od razu odechciało mu się pogoni i wrócił do domu. Opowiedział o wszystkim żonie, a ta wrzasnęła: ty łamago! Przecież każdy głupi domyśliłby się, że tym drzewkiem była Rosalie, a wieśniakiem Miguel. Ruszaj za nimi w te pędy, bo ci uciekną! I olbrzym znów ruszył w pogoń. Rosalie i Miguel uciekali, co koń wyskoczy, kiedy znów poczuli drżenie ziemi i tętent za nimi. To mój ojciec! Zawołała Rosalie i przemieniła konia w kaplicę, Miguela w kościelnego, a siebie samą w cudowny obraz nad ołtarzem. Kiedy olbrzym nadbiegł, krzyknął do kościelnego: nie przebiegała tędy para uciekinierów? Ale kościelny uciszył go słowami: ciszej, jaśnie panie, bo ksiądz proboszcz zaraz będzie odprawiać mszę. Zamiast tak hałasować, może byście weszli do kaplicy i obejrzeli nasz cudowny obraz nad ołtarzem?
Olbrzym wszedł do środka i kiedy zerknął na obraz, od razu odechciało mu się kontynuowania pogoni i wrócił do domu. Kiedy jednak opowiedział o wszystkim żonie, ta znów zaczęła go łajać. Co z ciebie za niedojda, skoro nie poznałeś, że to nie była kaplica, tylko koń z naszej stajni. To nie był kościelny, tylko Miguel. A ten cudowny obraz to przecież była nasza Rosalie. I widzę, że niczego nie potrafisz zrobić dobrze. Sama muszę się tym zająć. I wiedźma ruszyła w pogoń za zbiegami. Rosalie i Miguel uciekali dalej, kiedy zerwał się wielki wicher, tak mocny, że drzewa przyginał do ziemi. Tym razem goni nas moja matka. Jej nie oszukamy, zawołała Rosalie i rzuciła za siebie igłę. A ta zamieniła się w gęsty las. Tak gęsty, że wiedźma straciła bardzo dużo czasu przedzierając się przez drzewa, krzewy i zarośla. Ale pogoni nie zaprzestała. I jak tylko wyszła z lasu, jeszcze szybciej rzuciła się w pogoń. Wtedy Rosalie rzuciła za siebie ziarnko piasku, a te zamieniło się w górę, wysoką, sięgającą nieba. Dużo czasu zajęło wiedźmie dotarcie na szczyt, ale kiedy już się tam znalazła, z wielkim pędem zbiegła na dół i jeszcze szybciej pognała za zbiegami. Już ich doganiała, kiedy Rosalie wyjęła grudkę soli i rzuciła ją przed siebie, a ta zamieniła się w wielkie morze. Rosalie i Miguel wjechali prosto w wodę i Rosalie zmieniła się w płotkę, Miguela w rekina, a konia w krokodyla. Wiedźma również wbiegła pędem do morza, usiłując złapać płotkę, ale rekin i krokodyl ją przegoniły. Jak niepyszna! Wyskoczyła na brzeg i wrzasnęła: nie myślcie, że tak łatwo uciekniecie! Za karę będziecie tak pływać w tym morzu przez 7 lat! I odeszła, śmiejąc się paskudnie. Jak powiedziała, tak się stało. Rosalie i Miguel spędzili w morzu 7 lat, zamienieni w płotkę i rekina. Jednak kiedy ten czas minął, odzyskali ludzką postać, wyszli na brzeg i ruszyli do dziadków Miguela. Kiedy w końcu dotarli do jego miasta, okazało się jednak, że Rosalie nie może przekroczyć jego bram, ponieważ nie jest ochrzczona. Poprosiła więc Miguela, żeby przyniósł jej trochę wody święconej z domu. Ale pamiętaj, powiedziała mu na odchodnym, nie pozwól nikomu się uściskać ani pocałować, bo zapomnisz o mnie. Miguel obiecał, że tego nie zrobi i pognał do domu swoich dziadków. Staruszkowie na widok swojego wnuka, którego mieli już za umarłego, ucieszyli się tak, że aż mieli łzy w oczach. Zaraz też rzucili się, żeby go uściskać, ale Miguel wymknął się z objęć i poprosił babcię o odrobinę wody święconej. Staruszka spełniła prośbę wnuka. Kiedy jednak wróciła do niego z fiolką, zobaczyła, że Miguel, zmęczony trudami podróży, zasnął w fotelu. Wzruszona nachyliła się nad nim i pocałowała go w czoło. Miguel obudził się raptownie i zapomniał i o Rosalie, i o tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu minionych 7 lat. A Rosalie czekała i czekała. A gdy noc już zapadła, a Miguel nie wracał, domyśliła się, co się stało. Na szczęście o poranku przechodził tamtędy chłopiec, którego poprosiła o wodę święconą, a kiedy spełnił jej prośbę, obmyła nią twarz i mogła wreszcie wejść do miasteczka. Na miejscu doszła do niej wieść, że Miguel się żeni z dziewczyną, którą dziadkowie mu już dawno upatrzyli. Rosalie udała się wprost do jego domu i podała się za znakomitą kucharkę, bez której żadne szanujące się wesele odbyć się nie może. Powiedziała, że przygotuje ucztę, jakiej goście weselni nigdy nie zapomną, ale potrzebuje na to dodatkowych 3 dni. Dziadkowie Miguela przystali na to, a po 3 dniach, jeszcze przed zaślubinami, goście weselni wraz z parą młodą stawili się na uczcie.
Jedzenie było przewyborne i goście nie mogli się go nachwalić. Ucztowali w najlepsze, kiedy Rosalie przyniosła dwie laleczki, jedną wyglądającą zupełnie jak Miguel, a drugą podobną do niej samej. Posadziła je przed parą młodą i zapytała laleczki Miguela. A więc zapomniałeś już, jak służyłeś u mojego ojca i jak pomagałam ci z jeziorem, garnkiem i kukurydzą? Wyjęła bat i z głośnym trzaskiem smagnęła laleczkę. A wtedy Miguel skrzywił się z bólu, jakby to on dostał batem. I konia na pastwisku też nie pamiętasz? I znów bat z głośnym świstem przeciął powietrze, a kiedy uderzył w laleczkę, Miguel syknął z bólu. Ani tego, jak zamieniłam cię w wieśniaka kościelnego, a potem wyczarowałam las, górę i morze? I znów trzasnął bat. A Miguel krzyknął. I o 7 latach w morzu też zapomniałeś? I kiedy bat po raz kolejny uderzył laleczkę, Miguel wszystko sobie przypomniał. Natychmiast podbiegł do Rosalie, chwycił ją za ręce i niepomny swojej narzeczonej i zdziwionych weselników poprowadził ją do kościoła i jeszcze tego samego dnia wziął z nią ślub. I żyli długo i bardzo szczęśliwie.